Dzień dobry, Krzysztof Rapanujo Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. A dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików zrobimy bardzo prostą sałatkę, a będzie to sałatka z surimi. Żeby przygotować tą prostą sałatkę, będziemy potrzebowali, tak jak już wcześniej powiedziałem, będzie to surimi, czyli paluszki krabowe. Jest to rozdrobnione mięso ryb, pomidorki, w moim przypadku małe pomidorki, ale możecie użyć dwóch, trzech dużych pomidorów, ser żółty, który jeszcze już jest w kawałkach, ale jeszcze pokroję na mniejsze kawałki. Dalej liść, pietruszki, ząbek czosnku, majonez i pieprz. Także ja się już biorę za krojenie tego. No, ja się zabieram za krojenie surimi. Biorę do ręki. Jakie skrojenie? No to powinien być, najczęściej jest żarcik i mam taki żart, w zasadzie mam żart pytający, co się po jednej stronie głaszcze, a po drugiej liże. Pytanie, czekam na odpowiedź. Nie wiecie? Znaczek pocztowy. No dobra, jedziemy dalej z krojeniem. Jak widzicie, wszystko już jest pokrojone. Teraz jeszcze wyciśniemy jeden ząbek, przeciśniemy w zasadzie jeden ząbek czosnku przez praskę. Ok. Troszeczkę popieprzymy. I na koniec damy dwie łyżki majonezu. Teraz to wszystko ładnie wymieszamy. I nasza sałatka, bardzo prosta sałatka z surimi, będzie gotowa. Albo jeszcze jedna łyżka. Ok. I za chwilę pokażę efekt końcowy. W zasadzie już tradycyjnie. I nasza sałatka, jak widzicie, już jest gotowa. Popatrzcie, jaka fajnie kolorowa. Ja może ją skosztuję delikatnie. No pyszna. Powiem wam, że teraz święta zapasem, Sylwester, Nowy Rok zapasem, to mam nadzieję, że taki prosty przepis no jest po prostu do wykorzystania i wy go wykorzystacie. A nóż? No i co? Ja się powolutku z wami żegnam. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.